pierwsze wykłady nauki tego lekcji wielkopostnych były szczególnie poświęcone pokazaniem celu, dla którego człowiek jest stworzony. Przede wszystkim nie można mówić o jakiejś drodze prowadzącej do celu, jeśli nie mamy bardzo wyraźnie przed oczyma właściwie to, co jest istotą całego naszego życia chrześcijańskiego, które jest podsumowane z tymi słowami znanymi: zbaw swoją duszę, ratuj swoją duszę, masz jedno życie tylko i wieczność cała. To życie nigdy nie wraca i potem, moi drodzy, jeśli podczas tego krótkiego życia na świecie, jeśli tutaj źle chodzimy, jeśli zgubimy się, jeśli umieralibyśmy w stanie grzechu śmiertelnego, to dogmat wiary bardzo wyraźnie nas uczy, że wtedy bylibyśmy na wieki straceni, zawsze i bez końca w ogniu nieugaszonym. I to Pan Jezus Chrystus bardzo uroczyście, wielokrotnie nam przypomina. A więc chcemy zbawić naszą duszę. Bądźcie święci, jak Ojciec wasz w niebie jest świętym. I Pan Jezus Chrystus nie chce tylko ratować nas od tego okropnego, od tej okropności wiecznego nieszczęścia, ale przeciwnie, ma nam dać udział w szczęściu, o którym nic z nas nie ma najmniejszego właściwego wyobrażenia. I do tego szczęścia, do tego celu, do tego prawdziwego nieba zdążyć, dla którego Pan Bóg nas stworzył, aby po tym krótkim czasie w tej dolinie łez osiągnąć ten cel naszego życia, ten wieniec chwały, tą nieskończoną szczęśliwość, o której właściwie Pan Jezus również często mówi. I teraz nauka Kościoła katolickiego, nauka magisterium przedstawia nam te różne etapy, które prowadzą nas właściwie do wielkiego celu. Rozróżniamy po prostu trzy wielkie okresy duchowego życia i w pierwszym okresie, którym jest okres oczyszczenia, właściwie widzimy, jak najważniejsze praktyki są właściwie nabywanie sprawności w modlitwie, pokucie i umartwieniu, aby oczyścić się, bo tylko ci oglądać Boga oglądać będą, które są czystego serca, błogosławieni czystego serca, ponieważ oni Boga oglądać będą. I stąd właściwie widzieliśmy wczoraj również te różne rodzaje tych początkujących, odróżniliśmy ich od tych, którzy nawet jeszcze nie zaczęli, którzy dzisiaj po prostu niestety w absolutnej większości są. Można statystycznie, choć to nie jest to po prostu miarodajne, ale powiedzieć sobie, że ci, którzy jeszcze mają w ogóle tytuł być katolikiem, jest być może jeszcze wielu, statystyki mówią, jest to ogromna nawet liczba, ale ci, którzy w ogóle jakoś zajmują się obecnie z zagadnieniem duchowym i wierzą mniej więcej w Boga i mają jeszcze tą wiarę, z tych wszystkich w ogóle papierowych katolików praktykujących mniej więcej jest jeszcze na całym świecie być może 5-10%. Z tych 5-10% wszystkich katolików, ci, którzy znajdują się w takim stanie, że od czasu do czasu robią pokój z Bogiem, jakoś tam myślą trochę o Nim, ale zwyczajnie żyją zanurzeni w światowości, zanurzeni w grzechu śmiertelnym, nie nawet starają się od tego się zwolnić, uważając, że to jest zupełnie normalne, dostaną za to poparcie ze strony bardzo wielu hierarchów, bardzo wielu kapłanów, którzy przedstawiają taką moralność, która pozwala na wszystko. Moralność, która wyraża się na przykład w rozporządzeniach francuskiego episkopatu, które toleruje wśród wiernych po prostu zastosowanie środków antykoncepcyjnych jako mniejsze zło, albo bo najgorsze to jest AIDS i z tego powodu właściwie pozwalają na to i już nie uznają to za grzech. To oficjalnie mówili już wiele lat temu, 20 lat temu, co wywołało tylko oburzenie wśród katolickich, tradycyjnych katolików, ale nawet ze strony Rzymu otrzymali jakieś upomnienie, ale nic nie zmieniło się.
Jeśli więc za zachętą właściwie sami hierarchi wierni nie uważają, że muszą dostrzegać po prostu przekazania Boże i zasady moralności Pana Jezusa Chrystusa, bo nasze czasy zmieniły, to wyobraźmy sobie, ilu z tych 10% jest naprawdę jeszcze praktykujących, może 1. A z tych 1% na drodze początkujących, jak tutaj jest napisane, znajduje się jeszcze tylko może ewentualnie 10-15%. Znikoma liczba, którzy rzeczywiście pragną żyć w stanie łaski uświęcającej i robią do tego jakieś wysiłki. Widzieliśmy więc te rodzaje początkujących. Widzieliśmy, jaki cel tej pierwszej drogi, tej pierwszej etapy, tego pierwszego okresu życia duchowego, że człowiek ma wyspyć się od tych brudów. To jest jakby, pamiętajcie, ten kielich wspaniały, który człowiek odkrywał na nowo, który gdzieś na jakimś śmietniku leżał w różny sposób. I teraz właściwie odkryte znowu musi być znowu odczyszczone, wyzwolone od tych brudów, aby stał się znowu tym pięknym kielichem, aby ten kielich mógł być wtedy znowu napełniony prawdziwymi wartościami, cnotami, życiem Bożym. Wtedy zaczęliśmy mówić o ćwiczeniach pobożnych dla początkujących, a zwłaszcza i pierwsze ćwiczenie w tym wszystkim jest modlitwa. Wtedy przedstawiliśmy Wam jaki wzór, jak wygląda u początkujących właściwe życie modlitewne. Przy tym unikać należy po prostu różne skrajności i niebezpieczeństwa, które dzisiaj szczególnie u pobożnych ludzi są, można powiedzieć, notoryczne. Materializacja życia modlitewnego jak najwięcej, jak najdłużej i przez to zabić ducha, zabić możliwości koncentracji. Albo inni, którzy właściwie pokrywają to lekceważenie modlitwy i mówią po prostu, chełpią się, mówiąc ja idę na jakość, a nie na ilość i ograniczają modlitwę do jakiegoś śmiesznego minimum, aby wtedy po prostu również nic nie robić. Mówiliśmy więc o tych różnych modlitwach. Przypominam tylko dla tych, którzy nie byli tutaj, Kościół katolicki bardzo wyraźnie z mistrzami duchowego życia ustala, wiecie moi drodzy, ustala, jaki tryb życia dla początkujących, zresztą dla wszystkich chrześcijan powinna, ale teraz szczególnie dla początkujących, którzy pragną iść drogą doskonałości, którzy nie chcą po prostu żyć jako w miernocie, prawda, ale które mają ten zapal. Oni muszą najpierw ustalić prawdziwe życie duchowe. Bez życia modlitewnego nie ma możliwości zbawienia się. Ten, który modli się, zbawi się, mówi święty Alfons Liguori. Ten, który nie modli się, potępi się. I tu nie tylko ten, oczywiście, który nie modli się nigdy, ale też ten, który modli się bardzo nieregularnie i po prostu jest jakby lunatykiem, który ma ochotę modlitwy, jeśli coś tam mu świeci, a poza tym po prostu nic. To jest wielkie niebezpieczeństwo. Modlitwa musi być stała, regularna, ale zawsze po prostu umiarkowane. Ten umiar w modlitwie polega na tym, aby nie za dużo nałożyć na siebie ilościowo, ale to mało, co powinien codziennie, regularnie człowiek robić, robi to intensywnie i z całą uwagą. Taka jest właściwie zasada. Przy tym te dwa filary życia katolickiego, doby katolickiej, która zaczyna raniutko z modlitwą poranną, kończy się modlitwą wieczorną, i w modlitwa poranna zawiera właściwie te istotne punkty, które są w naszym modlitewniku. I ta modlitwa poranna pokazuje nam również właściwie, że to jest sprawa kilku dosłownie minut, aby te akty w sobie po prostu się poświęcić. Pan Bóg zna nas doskonale i nasze serce musi po prostu mocno przywiązać się do Pana Boga i serca do Pana Boga mocno mówić Boże mu, ja wierzę. Wierzę w to wszystko, co masz objawiłeś. To nie musisz po prostu Panu Bogu wszystko powierzyć, w co wierzysz. To od czasu do czasu to możesz też robić, ale ważne jest po prostu trzymać się z tych reguł, które Kościół katolicki na życie modlitewne Wam daje. Otóż u początkujących cały problem polega na tym, że oni suwerennie ignorują, można powiedzieć, jedna z najważniejszych modlitw, która jest absolutnie nieodzowna, aby robić jakiekolwiek postępy i jest nam rozmyślanie, rozważanie. To wszyscy mistrzowie duchowego życia nam mówią.
I z tego powodu oczywiście modlitwa poranna, modlitwa wieczorna, od czasu do czasu właściwie jak jest litanie, różaniec odmawiać, wszystko co jesteśmy jeszcze w stanie robić. Zgadza się. Natomiast to, co my już nie jesteśmy w stanie robić, to jest właściwie to należyte skupienie na rozmyślaniu. Pamiętajmy, co wczoraj mówiliśmy, więc modlitwa wieczorna i poranna, to jakby filary. Potem to rozważanie poranne, potem wieczorny ten rachunek sumienia. Wszystkie te rzeczy są z umiarem. To nie jest długość, ale jakość. Na przykład Kościół daje jako wzór medytacji porannej 15, najwyżej 20 minut dla osób pracujących. Oczywiście, jeśli może więcej robi się tak. Podają jakiś wzór, jeśli człowiek nie miał w ogóle styczności z różańcem wcześniej, aby zaczynał z jednym czeszątkiem, a potem według wskazówek i życzeń Matki Bożej codziennie 5 czeszątek różańca odmawiać i spróbować do tego dojrzeć, prawda? Natomiast co do tego, właściwie Kościół bardzo nalega, abyśmy mieli życie liturgiczne. Abyśmy dopasowali nasze życie modlitewne do świętej liturgii, to znaczy do mszy świętej i do całego roku liturgicznego. Jest przerażające, że osoby, które ewentualnie chcieliby po prostu poświęcić się, nie znają mszy świętej, mimo tego, że odkrywają powoli tradycyjną mszę świętą. Otóż wiedzcie, że na rozważanie, na czytanie duchowe, na czytanie samego Pisma Świętego, to wszystko macie w jednej książce, w Miszale Rzymskim. Wtedy macie tam naprawdę wszystko, co potrzebujecie, aby karmić wasze serca. I w ten sposób człowiek zbliża się do samego centrum kultu Bożego i modlitwy, którą jest właściwie modlitwa Pana Jezusa Chrystusa i zwłaszcza msza święta. A teraz, aby to nie tylko powtarzać, wracamy uwagę na trudności, które właściwie są stawiane osobom, które tak próbują rozpocząć takie prawdziwe, normalne, katolickie życie. Szczególne trudności napotykane przez początkujących na rozmyślaniu pochodzą z ich niedoświadczenia, z braku wielkoduszności, a zwłaszcza z licznych roztargnień, którym podlegają. Tu jest bardzo ważne, że właściwie diabeł spróbuje, aby te rozważania nie były. I z tego powodu zapomniałem, właściwie przygotowałem tą książkę Rozważanie dusza apostolatu, zapomniałem jak się nazywa, ojca Chotard. Jest to bardzo piękna, zasadnicza książka, aby nabywać właściwie ideę, co to jest rozważanie, po co jest rozważanie, jakie są sposoby rozważania. I tutaj właściwie tej książce na stronie 144 autor daje nie mniej niż 10 bardzo różnych sposobów, aby człowiek wybrał jakąś metodę rozważania. I te metody są dopasowane do naszego konkretnego życia i naszych potrzeb, więc każdy może po prostu znaleźć jakąś metodę. To naprawdę nie jest skomplikowane. Trzeba jednak takich wysiłek. Jest to trudniejsze niż tylko jakieś modlitwę ustne sobie po prostu odnawiać. Bo musisz tutaj zaangażować całego człowieka, szczególnie twój rozum, twoją wolę i twoje serce. I człowiek jest niestety bardzo leniwy w tych sprawach. Więc skoro nie ma doświadczenia, to powoduje, że medytacje przemieniają w jakiś rodzaj tezy filozoficznej lub teologicznej, lub też nakazanie, które sami sobie wygłaszają. To wtedy człowiek klęka po prostu i robi taką zagadnienie według świętego Tomasza z Akwinu i zgubi się właśnie w rozważaniach teologicznych, a czy nie Boże tak, a w jaki sposób relacja Syna do Ducha Świętego, czy jest to po prostu ta substancjalna, te wątki, jakie to wtedy człowiek zgubi się w tych teologicznych wywodach. Albo inni sobie robią kazanie, prawda? Czytają jakiś tekst i wtedy przeobrażają się w kapłana, który gromi po prostu wszystkim ludziom, właściwie wytłumaczą z im Słowo Boże. Ani to, ani tamto jest medytacja. Nie jest to oczywiście czas stracony. To mimo wszystko i w takim sposobie rozmyślania zastanawiają się nad wielkimi prawdami wiary i umacniają się w swoich przekonaniach. Więc, ale lepiej byłoby, jeśli szukalibyście spokojnie jakiejś metody podanej przez mistrzów duchowego życia. I te metody są sprawdzane przez milionów ludzi wszelkiego stanu, a zwłaszcza świeckich,
bardzo łatwe metody i w ten sposób. Wszystkie metody, tak różne jak są, jednak pokazują Tobie, na czym polega istota rozmyślania. Rozmyślanie nie jest sam w sobie nabywaniem nowej wiedzy teologicznej. To robisz, jeśli studiujesz katechizm. Jeśli czytasz, jeśli na wyższym poziomie po prostu teksty teologiczne albo książki, pokazując różne tematy, traktaty teologiczne, rozważania, to też nie są właściwie jakimś po prostu rozprawianiem z Panem Bogiem, aby prosić Go o Twoich sprawach duchowych i tak dalej. Też nie jest po prostu myśleniem, po prostu w jakiś sposób rozumowaniem, że jakiś szczególny temat naszej wiary, abym to lepiej, głębiej rozumiał. Właściwie nie, mam o tym wszystkim myśleć, ale celem rozmyślania, rozważania jest kontakt, zjednoczenie z Bogiem. Najłatwiejszy moim zdaniem dla początkujących sposób, najłatwiejszy sposób rozmyślania polega na tym, jak Święta Tereska, Ociesionka Jezus nas uczy, weź znane nam modlitwy, które często odmawiać, ale często po prostu byle jak i bezmyślnie rutynowo. Weź te modlitwy, czy modlitwy mszału rzymskiego, czy nasze modlitwy tyle razy powtarzane jak Ojcze Nasz, wierzę w Boga, zdrowaś Marię pod Twoją obronę, albo inne modlitwy, albo litanie. I te modlitwy weź. I teraz zastanów się przy każdym słowie, przy każdym zdaniu, co to znaczy, co tutaj robię, kim ten jest, do którego się wracam. I wtedy właściwie nadchodzą momenty, akty wiary. O Boże mój, tak jest prawdziwe życie, tak jest prawda. Prawdą jest nie to, co moje ziemskie oczy widzą. To jest często właściwie powierzchowne. I dzisiaj jest, jutro nie ma. Prawdą jest, że Ty jesteś, Ojcze, będąc w niebie, w nieskończonej świętości w niebie, mieszkając w niebie, że jesteś Ojcem, święciem imię Twoje, Twoje imię, wychwalane i tak dalej. I tak właściwie rozważamy w słowo po słowie, myśląc o wszystkim. Podczas 15 minut, przez akty wiary, nadziei, ufności, miłości, zapewnienia, zaufania, przez akty tęsknoty, pragnienia, akty pokory, akty oddania się, akty miłości, poświęcenia, skruchy. To właściwie jest początek rozmyślania. Bardziej niż właściwie intelektualne gry. Bardzo ważne to jest. Więc jest bardzo ważne, abyśmy o tym myśleli. Dlatego należy zwrócić uwagę na to, żeby aby te rozważanie były praktyczne, powinny być bardziej osobiste. Trzeba po prostu sam do tego się odnosić. Na przykład jeśli otwierasz Pismo Święte, Nowy Testament, albo czytasz, rozważasz Ewangelię dnia, niedzieli, właściwie tutaj jest okazji mszału rzymskiego, to wtedy jeśli Pan Jezus Chrystus mówi coś swoim uczniom, to zastosuj do siebie. Pamiętaj, że Pan Jezus Chrystus osobiście Tobie to robi. To mówi, Chrystus, słowa Twoje, Chrystu, Chrysty, są prawdą i życiem. Twoje słowo teraz dotykają mnie. Do mnie mi to powiesz. Ja jestem prawdą, jestem Twoim zmartwychwstaniem. Ufaj mi i tak dalej. I tak mówi do uczniów, albo upomina im i mówi to prosto mojego serca. A ja wzruszony temu, słucham Go, słucham, co mówisz do mnie, Panie Jezu. I spróbuję to rozumieć i zastosować moją wolę. To jest osobiste, rozumiecie? Więc tutaj trzeba te akty powtarzać, o których była mowa, bardziej niż tylko rozumowanie intelektualne. Brak wielkoduszności, wielka trudność naraża początkujących szybko na zazniechycenie, gdy ich nie podtrzymują już odczuwalne pociechy, które Bóg obdarzył ich w swej łaskawości, by ich na początku do siebie pociągnąć. Zrażają się trudnościami, pierwszymi uczuciami oschłości, a sądząc, że są opuszczeni przez Boga, poddają się rozluźnieniu. Moi drodzy, to jest właściwie słynna pułapka wszystkich początkujących po pierwszym wzlocie właściwie wielkich uczuć, po tych cukierkach, które Pan Bóg nam daje, nastąpią po prostu stąd to przyzwyczajenie. Zresztą to już psychologicznie jest jasne. Wszystko nowe, wszystko piękne. Ale kiedy człowiek się przyzwyczai do pewnej sytuacji, to już
Rutyna przychodzi, no jeśli po prostu jeden pozna drugiego, to wtedy drugi jest półboga, półbogiem, prawda? I wtedy po prostu są te wielkie, wspaniałe, właściwie chwile miodowe, prawda? Ale te miodowe są ani wieki, ani lata, ani miesiące, prawda? Najczęściej tylko parę tygodni i potem stare i stara, prawda? No tak to wygląda często. Widzisz to tak samo po prostu we wszystkich sprawach. Człowiek, małe dziecko, zachwyca się, dostanie nową zabawkę, wiecie, po prostu trochę tam z tym grał, zabawka leży w szafie, prawda? To jest normalne. Zniechęca się, rutyna przychodzi. Wszystko nowe, wszystko piękne. W pewnym sensie to w życiu duchowym też jest tak. Pan Bóg dodaje do tego odczuwalne cukierki, takie wzruszenia głębokie, ale one nie karmią naszej duszy. Ja są tylko zachętę na początku drogi, abyś wybierał się na tą drogę. A wtedy przychodzą te trudności. I wtedy właściwy człowiek szybko poddaje się. I tutaj jest pułapka. My widzimy to za każdym razem po rekolekcjach ignacjańskich. I może niektórzy z was sami u siebie odczuwają dokładnie ten fenomen, prawda? Po rekolekcjach takich po prostu zwloty do Pana Boga, obietnice, niesamowite po prostu deklaracje. I tydzień później, i dwa tygodnie później, trzy tygodnie później, pięć tygodni później, dwa miesiące później, olala, prawda? No tak to wygląda często. Więc uważajmy na to. Trzeba po prostu sprawdzić się w tej wielkoduszności, a nie poddać się zniechęceniu, nie poddać się rozluźnieniu. Trzeba właściwie wiedzieć, że Bóg od nas nie żąda powodzenia. Dużo ludzi myśli, kiedy ma roztargnienia, źle mu chodzi, po prostu modlitwa była byle jaka, w ogóle zapomni o tym, to wtedy uważają, to modlitwa była zła. I to jest wielki błąd. Jeśli starasz się w modlitwie, mimo tego, że twoja głowa jest zupełnie pusta, mimo tego, że twoje serce jest zimne jak lód, mimo tego, że roztargnienia po prostu przewijają się, troski po prostu przytłaczają po prostu twoją biedną główkę, że nie możesz się koncentrować, bo chciałbyś. Ale nic z tego wszystkiego. Wychodzi z modlitwy, marnowałem czas, źle modliłem się, wszystko, koniec, nie ma sensu. Tak samo właściwie w spowiedziach, albo w innych pobożnych praktykach. Pójdą do Komunii Świętej, a kiedyś to było wspaniale, kiedy przyjąłem Komunii Świętej, byłem w niebie, teraz po prostu jakby nic, nic po prostu. Po Komunii Świętej czuję zupełną pustkę. Muszę otwierać książeczkę, czytam te książki, te modlitwy puste. Nawet nie myślę, o co chodzi. Wszystko po prostu źle. Moi drodzy, to nie jest źle. Pan Bóg nie szuka powodzenia, nie żąda od nas powodzenia, nie żąda od nas niczego, tylko wysiłki, wysiłki. I to jest tak trudno dla człowieka przyjmować właściwie tą zasadę. Z tym większą odnosi się zasługę z modlitwy, im odważniej trwa się na niej, mimo doznawanych trudności. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Wysiłek. Więc słynny przykład, jeśli tutaj klękają dwie osoby, jedna po prostu klęka, uśmiech tu, opromieniona, po prostu już, po prostu słońce w jej twarzy, po prostu jest wlot modlitwy, ani raz roztargniona, po prostu żyje w Bogu, po prostu przyjmuje wszystkie słodkości Pana Boga obok, biedny, utrapiony po prostu. O, taka święta tutaj, a ja, Stwarz Maryi, nic mi wychodzi, pusto, nic, tutaj wszystko, nic, pusto, straszne, roztargnione, myślę o wszystkim innym, kolana bolą po prostu i tutaj, denerwuje mi to i tamto, jeśli tutaj ten ksiądz tutaj tam mówi, jego chrapliwy głos mi denerwuje, ja nie chcę, chciałem się modlić, a teraz myślę o tamtych sprawach, o tych troskach, o tym i to tamtym, Boże mój, pomóż mi. I staram się, dobrze, jest, staram się, Stwarz Maryi, łaski pełna, a kiedy będzie następna szlanka kaweczki, bo to tam no, znowu nic nie było, prawda? I tutaj, jeśli taki człowiek pracuje podczas pół godziny i stara się mimo okropnych roztargnień 100 razy wracać do Boga, 100 razy znowu zaczynać, kto miał lepszą modlitwę w oczach Pana Boga? Ten, który tak się starał, mimo on jest sprzeciw przekonany, że modlitwa była do wyrzucenia i być może druga osoba, moja modlitwa była wspaniała, że mi udała. Nic nie robiłeś, żadny wysiłek, cukierki dostałeś. I to jest ważne. I to tyle razy mówimy to, tyle razy mówimy sobie, a jednak tu nie wchodzi, prawda? To jest problem. Ale tak musi być, moi drodzy. Więc uważajmy bardzo na to.
Jest bardzo ważne, abyśmy tutaj wspaniałomyślnie tutaj wytrzymali to wszystko. Więc jaka jest żelazna zasada? Ustal sobie to życie modlitewne. Ustal sobie właściwie, że chcesz się ćwiczyć, szczególnie w tym rozmyślaniu albo w tych normalnych modlitwach. To będzie jakby żelazny plan. Każdy z nas ma ogólnie przynajmniej taki plan 3 razy w ciągu dnia jeść. Rano, w południu, wieczorem. Czemu nie mieć po prostu do tego planu, mieć po prostu też moje ustalone czas modlitwy, które może być o wiele krótsze, ale niech będzie codziennie. I żadne roztargnienie, żadne po prostu różne stany po prostu nie odrywają mnie od tej modlitwy, chyba wyższa konieczność, to istnieje, choroba albo jakiś inny po prostu naglący, nieprzewidywany po prostu sytuacja, ale to są wyjątki. Tak to trzymasz. Niezależnie od stanów, od nastrojów, od sytuacji, w których jestem, tak to trzymam. I z miłości to Pana Boga. Największą jednak przeszkodą staniową otóż te roztargnienia. Dlaczego zniechęcamy się? Po prostu jesteśmy tak roztargnieni i z tego powodu uważamy, że po prostu całe to życie modlitewne siada i nie ma żadnego prawdziwego sensu. Roztargnienia, ponieważ nasza wyobraźnia, wrażliwość i przywiązania uporządkujących bardzo mało są jeszcze opanowane. To jest problem. Czy to światowe, a niekiedy niebezpieczne wyobrażenia, niepotrzebne myśli, rozmaite pokusy, poruszenia serca, wzdzierają się do duszy chwili rozmyślania. Należy więc co robić? Wobec roztargnienia musimy mieć po prostu strategię. Te roztargnienia na początku są ogromnie liczne. Pamiętajmy zawsze o tym wyjątku, kiedy Pan Bóg na samym początku duchowego życia, w pewnym sensie właściwie na początku swego twojego duchowego życia, bo chce tobie dać te cukierki. Wtedy On sam właściwie usuwa od ciebie te normalne sytuacje, ale normalny stan, że roztargnienia jest bardzo, bardzo dużo. Więc trzeba roztargnienia odpędzać szybko, energicznie i wytrwale. Skoro tylko je sobie uświadomimy, dopiero kiedy uświadomimy sobie, jestem roztargniony, zaczyna po prostu potrzeba, bo czasem jesteś roztargniony, myślisz o czymś innym, nawet nie zabrażając uwagi. W pewnym momencie, o co ja teraz znowu myślę? W tym momencie uświadamiasz się i teraz musisz szybko, energicznie, wytrwale to odpędzać, prawda? Chociażby te roztargnienie było nie wiadomo jak liczne i nawet niebezpieczne. Nie ma wtedy w nich z naszej strony żadnej winy, jeśli nad nimi dobrowolnie nie zastanawiamy. To jest bardzo ważne. Niedobrowolne roztargnienia nie są żadnym grzechem, więc nie należy się za to nawet, przepraszam, się spowiadać. To są dobrowolne. Co są dobrowolne roztargnienia? Po prostu jest to tak, właściwie zdrowasz Mario i tak dalej, nagle mówię, pomyślę o jakimś pięknym po prostu rzeczy, o jakimś pięknej rzeczy, prawda? O moim pięknym mieszkaniu i tych kwiatach, tak, i pięknej muzyce. Nagle uświadamiam, że przecież teraz mam modlić się. O nie, teraz nie modlę się, teraz myślę dalej o tych pięknych kwiatach i tak dalej. To jest dobrowolne wtedy. Jeśli tam uświadamiam się, jednak chcę po prostu zachować roztargnienie. To obraża Pana Boga, ponieważ niby zewnętrznie obąpleszę, ale wewnętrznie dobrowolnie oddalam się od Pana Boga na czegoś innego. To wtedy tylko. Ale jeśli ja chcę modlić się, ale nie mogę, uświadamiam się, tylko że jestem znowu daleko, szybko, energicznie i wytrwale wracam do Niego, to nie tylko nie jest grzechem, ale jest zasługą. Jest zasługą. Więc pamiętajmy, usilne staranie, by je oddalić, jest czynem wielkiej zasługi. Za każdym razem, kiedy robisz taki wysiłek, jest to zasługa i aktem miłości do Pana Boga, że preferujesz Pana Boga i nie chcesz tego. Jest to wielki akt. Jeśli więc 20 razy powrócę do ataku i 20 razy je odpędzimy, będzie to wyborna modlitwa, dlatego może obficza w zasługi, niż gdybyśmy łaską Bożą wsparci bardzo niewiele roztargnień doznali. Dla skutecznego odpędzenia roztargnień ważną jest rzeczą wyznawać pokornie swą niemoc, ale nie żałować się, nie powiedzieć, że ach, jak okropne, nie, spokojnie, nie stracisz pokoju serca. Jeśli stracisz pokój serca, jest to zawsze znak, że da się prowadzić przez diabła.
w tym oto momencie, kiedy są te roztargnienia i uświadamiasz sobie, to nie denerwuj się. Znowu to. Nie. Dużo tak robimy wewnętrznie i z tego powodu zepsujemy sobie tarczą modlitwę. Spokojnie. Panie Jezu, znasz mnie dobrze, znasz, co to za gość, prawda? No, znasz mnie, tak jednak Ty coś takiego kochasz tak bardzo. Panie Jezu, wybacz, no widzisz tu, to jest moja niemoc. Zjednoczę się z Tobą, weź mi na ręce i prowadź mnie i wszystko dobrze, prawda? Ofiarować Bogu swoje uwielbienia, modlitwy, zjednoczyć się szczerze z Panem Bogiem, prawda? Też dla ludzi, którzy nie mogą tak skupić się na przykład rozmyślani, bo to są tak notorycznie właściwie roztargnieni, to święta Teresa z Awili właściwie podaje jako środek zaradny, no weź książeczkę, rozmyślania, weź książkę, gdzie jest taka modlitwa, na której chcesz rozważać, weź mszał rzymski, aby ten, wtedy po prostu taki tekst czytać, trochę nad nim rozmawiać, rozmyślać, potem dalej czytać, wtedy roztargnienia też są mniej. Lecz nie dość jest roztargnienia odpędzać w chwili, kiedy się pojawiają. To jest jedna rzecz. Aby zmniejszyć ich liczbę, należy jeszcze zabrać się do walki z ich przyczyną. Bo przyczyny tych roztargnień jest, przyczyn tych roztargnień jest wielu. Często jest to właściwie z powodu własnej winy. Otóż trzeba wiedzieć, że mnóstwo roztargnień pochodzi z braku przygotowania lub ze stałego rozproszenia. Więc po pierwsze, zachęcać należy osoby początkujące, by starannie przygotowały się do rozmyślania poprzedniego wieczora. By nie zadowolili się prostym odczytaniem punktów, lecz starały się znaleźć w nich coś osobistego, zwracając uwagę na to, jakie dany przedmiot ma dla nich w szczególności znaczenie praktyczne i następnie, żeby przed zasnięciem, zamiast oddawać się niepożytecznym lub niezdrowym marzeniom, myślały o treści rozmyślania. To jest właściwie bardzo wyraźna nauka mistrzów nowego życia, która jest zupełnie ignorowana. Jak kończysz dzień? Jeśli nie kończysz dzień słuchaniem muzyki, czytaniem jakiejś byle jakiejś książki, jakiejś gazety wyborczej albo innej po prostu, albo jakimś innym rzeczom, które są niepożyteczne, albo nawet szkodliwe, albo dla kogoś, który jest sam po prostu niezdrowym marzeniem, co bardzo często ma miejsce, zamiast tego po prostu zupełnie niepożytecznego i szkodliwego robić, które przygotuje Tobie niespokojny sen i bardzo po prostu często koszmary w nocy i różne stany, które są też szkodliwe, no proszę spokojnie, ostatniej chwili dnia, co będę jutro rano rozważać. Otwieram teraz czas Wielkiego Postu, mszał rzymski. Każdy dzień ma inny formularz mszy, gdzie masz osobny introit, lekcję, oratio, traktus, responsoria, ewangelia, wyjaśnienie na początku tej mszy świętej, tych tekstów liturgicznych. Niesamowite bogactwo. Człowieku, wieczorem otwórz swój mszał rzymski. Ostatniej chwili dnia przeczytaj to wszystko. O, ja tak teraz jutro rano chciałbym nad lekcją. To jest tak wspaniały przykład. A co Pan Jezus mi powie w Ewangelii? Dokładnie to. O, to tak tym chcę jutro rozważać. I tymi myślami mniej więcej po prostu iść spać. Następnego rana na pewno rozważanie będzie zupełnie inne. Tak my, seminarzyści, uczyliśmy się w pierwszym roku po prostu w ogóle robić rozważania. I w ten sposób, jeśli ktoś tak żyje, powiem Wam, to jego sen będzie o wiele bardziej spokojny, będzie snem z Bogiem, będzie o wiele zdrowy. I skoro najczęściej grzechy popełniamy po 22 wieczorem, najgorsze, prawda, to te grzechy są wszystkie wyeliminowane. Niesamowita droga do świętości, po prostu trochę posłuszeństwa do tego, co Kościół nas uczy. To bo mistrzowie duchowego życia nie dają to tylko takie opcje, pokazują nam drogę do nieba, do świętości. Nade wszystko jednak trzeba im wskazać sposoby trzymania w karbach wyobraźni i pamięci. Prawda? I to jest bardzo ważne. Bardzo wielka przyczyna tych roztargnień jest często od nas teraz niezależna. To są te tysiące filmów, te tysiące wrażeń, które nasze zmysły dostaną nieustannie. I z tego to powodu my musimy bardzo uważać, aby dokładnie te właściwe przyczyny najwięcej po prostu zmniejszyć, jeśli może nawet unikać, bardzo Was proszę. Więc dusza musi nabywać to, co nazywa się
ducha skupienia. Duch skupienia, moi drodzy, polega na tym, że w ciągu dnia, jak możliwe, unikać po prostu te rzeczy, które właściwie najbardziej odprowadzają ciebie od właściwie skupienia. Bardzo często mamy tutaj do czynienia z takimi rzeczami, które są nam potrzebne. Człowiek, który pracuje na komputerze, ale ile te razy po prostu ciszej, nawet pobożny człowiek, zupełnie niepożyteczny, to wiecie, ja jestem przerażony, kiedy słyszę, ile takich filmików po prostu przez ten YouTube i te wszystkie rzeczy nawet pobożni ludzie zaczynają sobie oglądać. Nie zdają sobie sprawy. Ja nie mówię, są to złe filmy. Są to piękne, wspaniałe po prostu opowieści o świętych. Są to wspaniałe filmy po prostu dawnych czasów. To wspaniałe filmy kulturalne, historyczne, polityczne, gospodarcze, kulturowe, co jak dalej. Ale to wszystko to napełnia twoją wyobraźnię tysięcymi rzeczami. Umiarkowany sposób tak, ale jeśli to jest za dużo, to człowiek nie może się skupić. To jest psychologia. Psychologia wybitnych psychologów amerykańskich ukazuje, że po prostu brak możliwości koncentracji i brak, i właściwie to niesamowite rozproszenie dzieci, które już nie są w stanie poważnie czegokolwiek uczyć się, to jest z powodu nadmiar filmów. Tyle. Więc wniosek. Wielka skuteczność modlitwy w oczyszczeniu naszej duszy. Jesteśmy zawsze w pierwszej części naszego życia duchowego, jesteśmy u początkujący. Co cośmy powiedzieli, łatwo wnioskować, jak pożyteczną i konieczną jest modlitwa do oczyszczenia duszy. I tutaj przekazuję wam przynajmniej przede wszystkim te trzy aspekty modlitwy. Modlitwa, która zawiera właściwie ten punkt uwielbienia, adoracji. Ona właściwie wraca się do Pana Boga, aby zajmować się Bogiem, aby Go uwielbić, aby Go czcić, aby Go chwalić, aby Go podziwiać, aby z wielkim podziwem stać przed Jego majestatem. Przez taką modlitwę składamy Panu Bogu hołd. Podziwiamy, chwalimy, błogosławimy nieskończone Jego doskonałości, Jego świętość, Jego przymioty, sprawiedliwość, dobroć, miłosierdzie, nieskończoność. Wtedy właściwie nagle prawda staje się większa, ponieważ widzimy Boga, jakim naprawdę jest. Im bardziej zwracamy się do Niego, tym bardziej zbliża się On do nas. I więc skłania się ku nam miłośnie, aby nam przebaczyć, budzić w nas głębokie obrzydzenie grzechu, którego obraża i tym sposobem zabezpieczyć nas przed nowymi grzechami. Wielu mistrzów duchowego życia mówi, że najlepszym środkiem zaradczym, aby wychodzić od swego ciasnego, głupiego egoizmu, od swego materializmu, od swej iluzji budowania sobie malutkiego raju na ziemi, jest właściwie odejść od siebie i rozważać wielkość, wspaniałość Boga, jeśli cały wszechświat jest tak wielki, a przed Bogiem jest niczym, a Bóg On jest, wielki Boże. I tak właściwie stoimy przed Jego nieskończonym majestatem, z aniołami drżącymi. I w ten sposób Jego wielkość właściwie ogarnia nas właściwie jakby wielkodusznością, wielkim duchem. Potem modlitwie medytacji, w tym sensie właściwie rozważania o tych wszystkich tajemnicach naszej wiary, wtedy nabieramy w tej modlitwie głębokiego przeświadczenia o naszej nędzy. Kiedy nie rozważamy tylko Pana Boga, ale medytujemy nad temat nas samych, to widzimy, kim wtedy my jesteśmy. Pod wpływem światła Bożego widzimy grzech i jego straszliwe skutki w tym życiu i w przyszłym. O sposobach naprawienia go i unikania. Dusza napełnia się nam wówczas uczuciami wstydu, upokorzenia, nienawiści do grzechu, mocnego postanowienia unikania go, Bożej miłości. I w taki sposób, wiesz, coraz bardziej jesteśmy po prostu wolni od przywiązań do tych grzechów. I tak człowiek umartwia się i tak człowiek oczyszcza się. I potem modlitwa jako prośba. Ta prośba, która wraca się właściwie wokół tego: wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, przebacz mi, miserere mei domine, zmiłuj się nade mną, Kyrie eleison. I to właściwie ukończy oczyszczenie duszy. Umacnia ją przeciw pokusom na przyszłość, utrwala ją cnotę i zwłaszcza w cnotach pokuty, umartwienia.
I w ten sposób modlitwa na tym pierwszym początku, na tym pierwszym etapie życia duchowego jest absolutny kręgosłup początku duchowego życia. Według słów Pana Jezusa Chrystusa, beze mnie nic, ale nic nie potraficie. A święty Paweł mówi, wszystko mogę w tym, który mi umacnia. Więc zachęcam was usilnie, abyście właściwie tą naukę o modlitwie dla początkujących dobrze przyswajali. I tak przyswajali, jak to zostało wam przedstawiane, a nie przyinaczyli, bo jakieś objawienie mówiła, że musi inaczej robić. To jest bardzo niebezpieczne, bo odejdziemy po prostu od stałej nauki objawionej właściwie Kościoła. Drugi wielki akt, czyn dla początkujących jest, oczywiście są to tylko podsumowania, prawda? Jest pokuta. I musimy to też dobrze rozumieć. Tak jak dobrze musielibyśmy rozumieć, co to jest istota tej modlitwy początkujących. Pokuta jest najskuteczniejszym po modlitwie środkiem do oczyszczenia duszy z win przeszłych, a nawet zabezpieczeniem jej od win na przyszłość. I dlatego Pan Jezus Chrystus wielokrotnie wraca uwagę na to, jak bardzo ważne to jest. On powiedział przez świętego Jana Chrzciciela, czyńcie pokutę, albowiem przybliżyło się Królestwo Boże. Powiedział, nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników, ku pokucie, powiedział. Tak niezbędna jest ta cnota, że jeśli pokuty czynić nie będziemy, zginiemy. Jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy zginiecie, mówi Pan Jezus. Apostołowie tak dobrze zrozumieli tę naukę, że od pierwszego kazania, kiedy właściwie zwracają się w dniu Zielonych Świąt do ludzi, mówi, czyńcie pokutę. A kiedy potem Matka Najświętsza objawia się w Lourdes, pokutę, pokutę, pokutę. Ten głos jest nieustanny, nieustannie, z wyjątkiem obecnego modernizmu. Tam ta pokuta jest jakby nieobecna, przynajmniej ta, którą Pan Jezus Chrystus nas uczy. Jest to więc według definicji cnota nadprzyrodzona, która należy do cnót sprawiedliwości, to znaczy każdemu oddać, co należy do niego. Ale tym po punkcie skłania grzesznika do obrzycenia sobie grzechu, dlatego że obrażał właściwie Pana Boga, jest to obrazą wyrządzoną Bogu i to było wzięcie mocnego postanowienia, aby grzechu unikać na przyszłość i za niego zadość uczynić. Taka jest definicja katechizmu na temat pokuty. Powtarzam teraz, bo to jest bardzo ważne. Musimy mieć jasno w głowie. Inni ludzie myślą, że pokuta jest... No bo co jest pokuta? I nie potrafię na to odpowiadać dokładnie. Chłostać się? Pościć na chleb i wodzie? Nie. Pokuta jest cnotą nadprzyrodzoną, która właściwie uporządkuje właściwie ten suum cuique, każdemu dać, co należy do niego, ale najpierw Bogu dać, co należy do niego, a nie dać mu tylko grzechy i obelgi, ale za tych obelg wycofać się i uporządek i sprawiedliwość wobec Boga ustawić na nowo, więc skłania grzesznika do obrzydzenia sobie grzechu, to jest istota pokuty, dlatego, że jest obrazą wyrządzoną Bogu i to powzięcia mocnego postanowienia, by grzechu uniknąć na przyszłość i za niego zadość uczynić. Pokuta mieści więc w sobie cztery główne akty, prawda? I z tego powodu musimy te cztery akty pokuty dobrze poznać. Więc poznajemy w świetle rozumu i naszej wiary po pierwsze, co to jest grzech. To jest początek pokuty. Jeśli człowiek nie rozumie, co to jest grzech, czym jest grzech, to nie może po prostu myśleć o prawdziwej pokucie. Że grzech jest złem i nie tylko jakim złem, ale największym złem ze wszystkich. Właściwie mówiąc, złem jedynym, który istnieje. I to dlatego, że obraża Boga i pozbawia nas dóbr najcenniejszych. Oto to zło zaczynamy nienawidzić z całej duszy. Nienawidziły mnie prawość. No, nienawidziły mnie prawość, mówi Pismo Święte. To jest pierwsza rzecz. Początek pokuty jest zdać sobie sprawę, że ja mam dobroczyńcę, który mi wszystko w każdej chwili dał i daje. On mi w tej chwili daje życie, talenty, ciało, duszę, serce, wszystko, co mam i czy jestem. Daje mi swe własne życie, ofiaruje samego siebie na krzyżu. Tyle razy opuścił mu moje grzechy i na moje miejscu wszystko płacił już. I chce mi przygotować wieczne życie. W zamian za to obrażam go. W zamian za to lekceważam go.
Zamian za to 7 razy, 10 razy, ile razy w ciągu dnia mówię do niego: nie chcę ciebie, nie chcę twoich przykazań, ja chcę robić, co mi pasuje, idź stąd. Przynajmniej tak się zachowujemy. To jest grzech. Więc przez to strasznie po prostu zachowujemy się wobec Pana Boga. Jeśli pamiętajcie, ktoś do mnie przychodzi, mi daje niesamowity skarb, a ja w zamian za to po prostu weźmę ten skarb i wychodzę, po prostu nie mówiąc ani słowa dziękowania, to każdy z was mówił, że co to za straszny człowiek. Jeśli natomiast poszedłem do niego i w zamian za to, że dostałem, chętnie to wezmę, a jako odpowiedź dałem mu policzek, to wtedy tu już nie mieści się w naszej głowie. Jeśli w zamian za to, że właściwie dostałem od niego niesamowity skarb, weźmę 5 i walę go, to jestem godny naprawdę wielkiego po prostu, wielkiej kary i taki człowiek po prostu w naszej głowie coś okropnego nie mieści się. Otóż każdy, nawet powszedni grzech jest jeszcze gorzej. To jest co zrobienia. To musisz rozumieć, jeśli w ogóle chcesz myśleć o pokucie. A drugi aspekt grzechu, który w tej definicji jest zawarta, to jest właściwie nie tylko Pana Boga tak niesprawiedliwie obrażam, ale samego siebie niszczę. Dostałem od Pana Boga piękny pałac i przez każdy grzech po prostu wezmę młotek i rujnuję ten pałac. I tak właściwie, jeśli człowiek w ten sposób zaczyna rozumieć, czym jest grzech, to zaczyna w ogóle mieć obrzydzenie i nienawidzi to zło. I stąd początek pokuty, to jest istota pokuty. Nienawidziłem nieprawość. Po drugie, stwierdzimy skądinąd, czy to zło nie jest obok nas, bo u nas samych, my grzeszyliśmy. Że nawet po przebaczeniu pewne jego ślady w duszu pozostaną. Stąd odczuwamy żywy ból. Ból, który dręczy duszę naszą i na proch ją ściera, odczuwamy ścierą skruchę, głębokie upokorzenie. Nawet my, którzy znamy, czym jest zło grzechu, jednak jesteśmy jeszcze w stanie okazjonalnie i być może bardzo często tego Pana Boga, którego przecież już kochamy, znowu obrażać. Więc widzisz, każdy to człowiek po dobrej spowiedzi, jak bardzo chętnie już nigdy nie chciałby grzeszyć. I ma to postanowienie, niestety. I to doświadczenie naszych ponownych upadków, naszej niewierności, naszej dezercji i zdrady wypełni nas pokorą. Upokorzymy się, prawda? I skruchem. To jest drugi akt. Trzeci akt. Chcąc się od tego zła wstrętnego uchronić na przyszłość, postanawiamy mocno unikać go, stroniąc pilnie od okazji, które by nas mogły do niego przywieźć i hartując wolę przeciw powabom niebezpiecznych przyjemności. Więc za to, co było, skrucha. Za to, co ciągle znowu jest, upokorzenie. Za to, co być może w przyszłości będzie, wielkie postanowienie. To postanowienie poprawy musi być intensywne i mocne, inaczej skrucha i pokuta jest bardzo słaba. Otóż bardzo często wśród tradycyjnych katolików, nie mówiąc o modernistach, wśród ludzi po prostu bardzo intensywnych, ten pierwszy akt skruchy jest wielki. To wtedy ronią się wiele łez z tego powodu, iż tyle złego nie robiłem. Ale niestety nie ma tego bardzo wyraźnego, bardzo jasnego, determinowanego właściwie postanowienia poprawy. Jakoś tam jutro robię lepiej, a to nic. To muszę po prostu, jak dobry generał, który dostał właściwie taką klęskę, który przegrał właściwie ostatnią bitwę, po prostu zbiera z nowej siły, mówi: tutaj robiłem błąd, a teraz tu atakuję, ale mocno. Nawet jeśli to jeszcze nie uda się, ale przez takie mocne postanowienie właściwie pokuta będzie skuteczna. I po czwarte, rozumiejąc wreszcie, że grzech jest niesprawiedliwością, postanawiamy naprawić go. Wiecie, to jest jeszcze inna rzecz. Postanowienie poprawy jest jedna rzecz, ale naprawić zło, które robiliśmy, odpokutować za ten grzech przez uczucia i ćwiczenia pokuty. Muszę to naprawić. Zostawiłem po sobie po prostu ruinę. Dewastowałem piękne domy, moje i moich bliźnich. Muszę tutaj właściwie to odbudować. Muszę coś robić. I to są te akty pokuty i zadośćuczynienia. Więc trzeba praktykować pokutę, trzeba przede wszystkim jednoczyć się z Chrystusem pokutującym. Znowu i tutaj beze mnie nic nie potraficie. Trzeba go prosić, bo wiedzmy, po prostu ten, który pokutował za nasze grzechy, który płacił za nasze grzechy, który zadośćuczynił za nasze grzechy, to nie my.
Nie możemy. Nawet za najmniejszy grzech powszedni ze wszystkimi najokropniejszymi pokutami i ofiarami i zmartwieniami nie płacisz nawet jednego grzechu powszedniego. Ale ile to my robiliśmy? Setki tysięcy. To za to płacił. Co za to pokutował? On. On, Chrystus, za to pokutuje i pokutował. Dlatego właściwie musimy zjednoczyć się z Nim. Trzeba Go prosić, by żył w nas w duchu swojej ofiary, a wręcz łączyć się z Jego ofiarą, z Jego uczynkami pokutnymi. Konkretnie położyć się na patynie z ofiarą Chrystusa i włożyć nasz mały skład, tą kropelkę wody w kielich, właściwie z którym łączę chętnie moje pokuty. Więc jakie to składniki mojej pokuty są? Stała i boleśna pamięć na grzechy. Pismo Święte mówi psalm, grzech mój zawsze jest przeciwko mnie. Uważajmy, pamięć na grzechy, abym nigdy nie zapomniał, kim naprawdę jestem. Ale tu to trzeba bardzo uważać. Kościół Święty tutaj daje od razu ostrzeżenie. Oczywiście bardzo ważne, abyśmy nigdy nie zapomnieli, kim jesteśmy. Jestem biednym grzesznikiem. Ora pro nobis peccatoribus. Módl się za nami grzesznymi. Francuski zdrowaś Maria, Mario, jeszcze dodaj, powróć się, biedny grzesznik, biedny. I święta Bernadetta kończyła swoje święte życie, Matko Najświętsza, módl się za mnie biednym grzesznikiem. Takie były jej ostatnie słowa. Powróć się raz. Tak jest. I to poczucie mojej winy u wszystkich świętych jest. Po prostu płakali do końca życia za jakąś drobiazg, które popełnili. Kiedyś życie po prostu okłamali rodziców, albo wzięli jakiś grosz. Płakali za to do końca życia i prawdziwą skruchą, prawda? Jednak jest bardzo źle spróbować przypomniać sobie szczegółowo te dawne grzechy. Ponieważ to jest bardzo często po prostu okazją i pułapką diabła, aby zmącić wyobraźnię i wywołać nowe pokusy. O Panie Boże, jak mogłem w tamtym czasie, po prostu w tym miejscu, taki grzech popełnić? A właściwie to wcale nie źle tak było. Piękne tak było. Och, jaka piękna. A przepraszam. Tak to jest u nas. Takimi jesteśmy. Więc zostawmy to. Trzeba jednak ogólnie pamiętać ogólnie o grzechach. Tyle razy Ciebie obraziłem, nie wywołując te poszczególne po prostu wydarzenia, które miały miejsce, niektóre zawsze tak pamiętamy. Ale to trzeba odrzucać, tylko wiedzieć, Panie Boże, jeśli w ciągu mojego życia mam być może średnio 40-45 lat, jeśli od 7 roku życia mogłem grzeszyć, a tak średnio grzeszyłem 15-20 razy, nie wiadomo jakie grzechy. To po prostu do tej pory to obraziłem siebie 500 tysięcy razy. Kiedy te miliony razy dajesz mi skarby nieskończone, ja 500 tysięcy razy wyciągałem na ciebie rzeczy w tobie po prostu pięść. Obraziłem cię, policzkowałem cię. To wystarczy. Więcej nie trzeba, aby mieć tą skruchę, pamięć na grzechy. Obraziliśmy Boga w Jego obecności. Uczynimy złość przed Tobą, mówi psalm pokutny. Tego Boga, który jest świętością samą, nienawidzi nieprawość. Tego Boga, który jest miłością samą, a któreśmy my znieważyli, nadużywając Jego darów. Cóż nam pozostanie, jeśli nie odwołać się do Jego miłosierdzia, błagać o przebaczenie i często powtarzać: Miserere mei Domine, zmiłuj się nade mną, Boże, według Twojego wielkiego miłosierdzia Twojego. Oczywiście musimy ufać Panu Bogu, bo On przyszedł, aby nas zbawić, aby uratować, co było zginęło. Chętnie nam przebaczy, wiemy o tym doskonale. Ale przede wszystkim musimy wiedzieć, po prostu to nie znaczy, że mamy zapomniać o naszych po prostu starych winach, abyśmy zostali naszej pokorze, prawda? Z pokorą ufać Pana Boga, tak. Ale musimy też po prostu teraz zawsze wiedzieć, ja tak byłem wobec Ciebie. I stąd musi po prostu bolesnemu rozpamiętywaniu grzechów niech towarzyszy uczucie ciągłego zawstydzenia. To jest ta compunctio habitualis, o której mówi szczególnie już święty Benedykt w swojej regule, jako bardzo wielka podpora cnoty pokory i świętości. To jest compunctio habitualis, taki ciągle po prostu, powiem, zawstydzenie, jakieś skruchy.
tym zawstydzeniem chodźmy wobec Boga, jak chodził wobec Ojca swego Jezus Chrystus, dźwigając na sobie hańbiący ciężar naszych grzechów, zwłaszcza podczas konania w ogrójcu na Galwarii. Dźwigajmy je przed obliczem ludzi, wstydząc się, żeśmy obarczeni zbrodniami w zgromadzeniu świętym. Dźwigajmy je wobec siebie samych, a brzydząc się sobą, wstydząc się, powtarzajmy szczerze ze synem marnotrawnym: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przed Tobą, a z celnikiem Boże, bądź miłości w niegrzesznemu. To musi być u nas stałe akty strzelisty, gdziekolwiek nie jesteśmy. Kościół bardzo często to w liturgii nam przypomina. Ile to razu położy na usta kapłanów słowo Kyrie eleison, miserere mei. To tyle razy w ciągu roku kościelnego. Tak. I spoczycie, zrodzi się stąd zbawienna bojaźń grzechu, głęboki stręt do wszystkich okazji mogących nas do grzechu doprowadzić. Gdyż mimo całej dobrej woli zawsze pozostajemy wystawieni na pokusy i nowe upadki. Możemy to wiedzieć. Nie chodzi o to, że po prostu potem załamać się, że znowu upadam. Mój drodzy, Pan Bóg wie o naszej słabości. To nie o to. Trwajmy więc w uczuciu wielkiej nieufności względem siebie samych, ale z głębi serca powtarzajmy modlitwę świętego Filipa Nereusza. Mój Boże, nie dowierzaj Filipowi, gdyż zdradzi cię w przeciwnym razie. Nie wódź nas na popuszenie, właściwy Pan, prosimy w Ojcze nas. Ta nieufność sprawi, że przywitać będziemy niebezpieczne okazje, w których moglibyśmy upaść, i środki pozytywne zapewniające nam wytrwanie. Ten stan uczy nas czujnymi, tak? I wystrzegać się będziemy i małych nawet nieostrożności. To jest ta nieufność wobec siebie. Taka nieufność unika jednak pilnie zniechęcenia. To nic ma do czynienia z zniechęceniem. Nieufność do siebie, a jeszcze większą ufność do Chrystusa, prawda? I przede wszystkim, kiedy znowu z powodu naszych słabości, nieumiejętności i z powodu właściwego otoczenia i braku po prostu dostatecznej innej wiary, znowu upadamy, to z ufnością staniemy, ale zawsze znowu z pokorą. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Teraz jest czas, aby mówić o uczynkach właściwie pokutnych, bo do tej pory jest to ten stan pokuty, który ma być w naszym sercu. Powtarzam, to jest stała boleśna pamięć za grzechy, aby tylko ogólnie. Potem rozpamiętanie grzechy jako uczucie ciągłego zawstydzenia, to compunctio habitualis, to jako nieustanne skrucha po wnętrze. Taką skruchą widać, ona zgadza się zupełnie z radością i z uśmiechem świętych, ale pokazuje takiemu człowiekowi zawsze taką powagę. On nie po prostu tak raduje się po ludzku tak nadmiernie. Wie zawsze, że przed Bogiem dużo po prostu grzesiłem, ale więc całą swoją ufność już nie pokłada na siebie. Wie bardzo dobrze, że mizerny jest i w każdej chwili może upaść. I to uczy go pokorę, ale dzięki temu coraz bardziej pokłada swoją ufność u Pana, tam, gdzie znajduje prawdziwe środki zaradcze. Uczynki pokutne. Teraz musimy wiedzieć, że pokuta nie polega tylko na takim stanie duszy, ale wyraża się na zewnątrz przez konkretne uczynki. Inaczej po prostu nie ma mowy o prawdziwej pokucie. Pokuta zaczyna z tym, co mówiliśmy, ma swoje położenia w swojej prawdziwej definicji, w tym prawdziwym stanie, ma swoje właściwe pierwsze skutki w tym, że właściwie nabywa człowiek sprawność prawdziwego, skruszonego serca, które to serce Pana Boga, Pana Boga bardzo zwrusza, a musi jeszcze po prostu okazać się w uczynkach pokutnych. Chociaż te uczynki często są uciążliwe, one właściwie będą możliwe tylko wtedy, jeśli mamy przed oczyma znowu ten cel. Albo z mojego normalnego punktu wyjścia. Pamiętaj, człowieku, że jesteś prochem. Jestem zbiegiem z piekła. Jestem zbiegiem z czyścia. Gdyby nie boskie miłosierdzie, już bym tam cierpiał karę, na którą aż na to zasłużyłem. Nie ma więc nic takiego, co by dla mnie było zbyt upokorzające, zbyt krzyżujące. Główne uczynki pokutne, które podejmować mamy, są. Więc zaraz tu w następnym wykładzie, tylko teraz krótko podsumuję. To są te krzyże, które Pan Bóg nałoży na nas,
które opatrzność Boża zgromadzi wokół nas, które same w sobie chodzą. Największa pokuta, najbardziej na włosu potrzebna, to jest wykonywanie obowiązku stanu. To jest największa pokuta, którą Pan Bóg nałoży i potem te dodatkowe uczynki pokutne, jak post i jałmużna. Widzicie, z postem i z pakiem jedzenia i z pokutą na temat jedzenia i picia nigdy nie zaczynamy. To jest na szarym końcu. Na początku są zupełnie inne, o wiele bardziej uciążliwe pokuty. I potem będziemy trzeci punkt tej pierwszej części, jeszcze tej pierwszej etapy, tego pierwszego okresu życia duchowego jeszcze rozważać praktyki umartwienia, aby dokładnie mieć rozeznanie, na czym to polega.